To jest tchórzostwo przemawiające przez Wardęgę. Siema, jesteśmy przed galą Fame 16. Jest z nami pan Jacek Murański. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam. Przy poprzednich pana walkach można było zauważyć tą złą krew, te emocje, które aż buzowały. Jak w ogóle wygląda to teraz między panem a Robertem Pasutem? Bo wiele osób może się zastanawiać, czy wy macie jakiś konflikt. Tak, to właśnie Pasut zostanie zniszczony intelektualnie, w ogóle się nie boi o przebieg tej rozmowy przez moją żonę. No właśnie, przez pana żonę, ale pan jakoś jest powściągliwy do tej pory w tym temacie. Powiem, nie jestem powściągliwy, a wyjaśniłem, dlaczego Pasut obraził moją przeszłość. Obraził, bo ja nie mówię o performance, ja nie mówię o tym występie kabaretowym. Wyjaśniłem dosadnie dlaczego. Nie uważam się za człowieka. Moja historia życia świadczy o tym, że ja nie jestem wąż, ja skóry nie zmieniam. A jeżeli ktoś w roku 22 insynuuje mi, że ja, cytując jego słowa, i nie mówię z performensu, tylko mówił to całkiem poważnie, do tego ślizłego Wardęgi, lejąc miód na jego serce, że Jacek Murański nie promuje patriotyzmu, tylko promuje się na patriotyzmie, no to ja zawsze działam w ten sposób, że ja nigdy z niczym się nie wychylam, tylko daję w reakcji na takie coś, daję dowody, więc ja przedstawiam dowód na to, że kiedy jeszcze odwaga cokolwiek znaczyła i można było zapłacić jakąś cenę za odwagę, to ja w 1988 roku, 1 października, kiedy tylko miałem taką okazję, wstąpiłem do ówczesnej jeszcze antykomunistycznej organizacji Niezależnego Związku Studentów Polskich. Wtedy ta odwaga jeszcze miała sens dla mnie, tak? Więc to w takim razie, idąc logiką Pasuta, to ja się promowałem na patriotyzmie w roku 1988, no, a nie... To nie, przepraszam, w 2022, a nie od 88. Więc jakby to tyle, no. Dlatego ubodło mnie to do żywego. I stąd ten nadruk, między innymi na koszulce, bo nie wiem, czy widzieliście. Wszyscy tam, oni tam promują jakieś tampony, jakieś podpaski, chipsy, loty. Podczas tego media treningu tak widać było po panu, że tak troszeczkę też zachowawczo. Czy to jest zasłona dymna, żeby Pasut może troszeczkę pana nawet zlekceważył przed walką, czy... Co tam ale zachowawczo w jakim sensie? Niech pan rozwinie pytanie, doprecyzuje, bo... No niektórzy zawodnicy wchodzą na mędy trening, próbują pokazać się z jak najlepszej strony, próbują pokazać jak najwięcej. Miałem takie wrażenie, że u pana troszeczkę, znaczy oczywiście te umiejętności były widać, natomiast miałem wrażenie, że tak troszeczkę na 50% można powiedzieć ten media trening. Może to tylko moje odczucie. Ale niech pan zwróci uwagę, że ja... Może tak, zacznę. Trener był Marek Garmulewicz. Najbardziej zasłużony i najbardziej utytułowany polski zapaśnik stylu wolnego. No, był bardzo zadowolony, ponieważ uznał, że ten okres, jakby zrobiliśmy dzisiaj w pigułce, to nie wygrywa się walki, zazwyczaj się wygrywa jedną skuteczną akcją, a nie chodzi o to, żeby pokazać się z 10, tylko trzeba mieć je w arsenale. Więc dla mnie ważne jest to, co powiedział Marek. Marek był bardzo zadowolony, to po pierwsze, a po drugie, no, Marek waży 122 kg, a mój jutrzejszy przeciwnik waży 93 kg. Notabene jednym z żądań Marka dotyczących tej walki było to, bo obserwował moje obie walki z Tańculą, wiedział ile wnosiłem na wagę, jednym z żądań walki było, abym zszedł poniżej 90. Dzisiaj na ważeniu wniosłem 89 i powiedział mi, jako tak doświadczony trener, Jacek, dynamika, zobaczysz co się będzie działo z dynamiką, zobaczysz co się będzie działo z tlenem, z motoryką. Wszystko to, co powiedział, się sprawdziło, więc zachowawczość, jeżeli już, to jutro mamy walkę. Nawet jakoś mikrokontuzja się nie może przydarzyć, więc jeżeli już pan tam dostrzegł zachowawczość, no to ona wynikała no, z tej dysproporcji 34 czy 35 kilogramów, która jest między nami. No to jest ogromna proporcja. Dysproporcja. Jeszcze krótko do tego, co działo się podczas ostatniej konferencji, czyli tego ultimatum Sylwestra Wardęgi. Jak pan się na to zapatruje i czy myśli pan, że jeśli faktycznie dojdzie do takiego wyboru, to federacja postawi na pana, a nie na Sylwestra akurat? Nie mi to oceniać, bo to decyzja federacji biznesowa. Natomiast no, to jest tchórzostwo przemawiające przez Wardęgę. Tam nie było żadnej sytuacji, żebym... Znaczy, może niech zwrócą uwagę dzisiaj obserwatorzy, uważni obserwatorzy to wyłapią. Dzisiaj face to face prowadził Boxdel. Wardęga, kiedy miał swoją strefę komfortu, kiedy w porozumieniu z Nitro, bo oni są zblatowani, próbował mnie wybijać z rytmu ciągle przerywał, no to ja wychodziłem na oszołoma. I o to mu chodziło. Ale kiedy ja w takim razie przeciwko niemu użyłem kontrargumentu, to jest takie samo zachowanie jak Nitra. Kiedy
on kpił ze mnie, to było dobrze. Kiedy ja wbiłem mu szpilę, pokazałem, że jak Kali ukraść krowę, to dla Kaliego dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to źle. Więc to jest ta sama taktyka zastosowana. Pomyślałem, jak tego Wardęgę w takim razie wybić z tej strefy komfortu? Jak go wyjąć za tą brodę? No więc wyjąłem go w ten sposób, dając jakieś tam przykłady dotyczące jego działalności w internecie, zapytując go, jakby on się czuł na miejscu tych molestowanych przez niego kobiet, gdyby to jego molestowano. I jaka była reakcja? Biała flaga wywieszona. Czyli w momencie, kiedy nie może mi przeszkadzać, musi się odnieść, powiedziałem, na pełni, bo tam rzucił też takie hasło na pierwszej konferencji, że ja jestem ostatnią, cytuję, Jacek Murański jest ostatnią osobą, która ma prawo oceniać kogokolwiek moralność. Co w podtekście? No w podtekście oczywiście ten podły przekaz Konrada Niewolskiego na mój temat, już mało kto wierzy, ale jednak czasami niektórzy wierzą, tak? Jakieś zbrodnie, dzieci, pedofilia, gwałty, handel dziećmi, no ohyda. No, trzeba nie mieć mózgu, żeby wierzyć, że w środkowoeuropejskim kraju można takie rzeczy mówić i one mają jakiekolwiek potwierdzenie procesowe i można sobie chodzić po wolności. No więc, no ale jest ten margines tych kurzych muszków, tych przygłupów, którzy pewnie zapewne w to wierzą. I on, rzucając takie hasło, że ja nie mam moralności, to zastosował taką taktykę, że dał przekaz, ogromny balon, ale nie napełnił go treścią. Ja zapytałem, Wardęga, napełni to treścią. Nie miał żadnej odpowiedzi. Powtórzyłem, napełnij treścią. Nie miał żadnej odpowiedzi. No bo nie ma. I dobrze wie, że nie ma. Bo on zastosował taki dosyć sprytny, ale jednak fortel retoryczny. Sprytny, przyznaję, bo na większość to działa. Ale kiedy miało przyjść od słów do czynów, no to czynem była biała flaga. A to ja z Jackiem Murańskim, Jacek Murański mnie atakuje, mnie obraża. Kto to mówi? Wardęga? Wardęga mówi kogokolwiek, że on się poczuł, on, taki szeryf, wywiesił białą flagę. No to no tyle jest mojej odpowiedzi. A decyzja przecież biznesowa będzie należała w ostateczności nie do mnie, tylko ewidentnie zaszantażowanej przez Wardęgę Federacji. No. Właśnie Boxer powiedział wtedy w odpowiedzi, że uważa, że trzymając pana w federacji, jakby federacja jest w stanie pana kontrolować. Czy czuje pan, że federacja faktycznie pana kontroluje? No wie pan, no to jest jednak wielkie korpo. Jakimś regułom to trzeba się podporządkować, to jest oczywiste. Ale ja nie zboczę z drogi, nie zejdę, absolutnie. To nie będzie... Idę prosto, nie patrzę ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto. To są moje wartości. I dopóki sił mi starczy, będę je promował. Ja tu nie sprzedaję, jak powiedziałem, tamponów, podpasek. To są moje wartości. A ile osób z tego... Nikogo nie indoktrynuję, nikogo nie nakłaniam. Jeśli mówię o moim przywiązaniu do religii i o tym, ile religia mi dała w życiu i o moim takim nabożnym stosunku do Jana Pawła II, który, przypomnę, był ofiarą, był przedmiotem ataku, zamachu na jego życie, mało co nie był ofiarą, na zlecenie KGB. Rosjan, czyli rozszerzając, bo wiemy, do czego Rosjanie są zdolni. To czyli przeszkadzał im ten człowiek. No był dla nich zagrożeniem. No to jeżeli im przeszkadzał, no to przynajmniej jakiś szacunek powinien być, prawie, jeżeli ktoś nawet jest niewierzący. No mało co, Rosjanie się go tak bali, że chcieli go zastrzelić. Prawie im się udało. Chociażby z tego powodu. Polska odzyskała też dzięki osobie Jana Pawła II niepodległość. To z tego chociażby należy mu się szacunek. A jeżeli taki nitro, jako jedno z haseł promujących jego, promuje się na wiralu. Uwaga, dzieci, papież leci. W efekcie tego najpierw są śmiechy, a potem się przykleja. O, pedofil, o, zbrodniarz. I tak to działa. I tę taktykę wobec mnie, nieskutecznie na szczęście, bo procesowo to jest... Tam mówimy człowiek, który nie żyje, więc można go sobie dowolnie atakować. Jacek Murański żyje, więc brednie wypowiadane przez Niewolskiego no, nie musiały być zweryfikowane procesowo. No nie są i nie będą, no bo są brednią. Ale to samo przejął wobec mnie Nitro, też pomówienia. To samo przejął Wardęga. To samo przejęła Stonoga. Teraz po Stonodze przejął to ten szczuro reporter. Zresztą współpracownik Stonogi. Teraz mamy antyfakty. I na tej samej zasadzie. Tak się przykleja łatka. I to na pewno na jakąś część odbiorców działa. No. Tyle. Dziękuję. Powodzenia. Jutro nie zatrzymujemy.